Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego filmu na moim kanale. I moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w nową grę na kanale, tak? Kurwa, w końcu jest nowa gra, super Diabeł, wszyscy się cieszą. Ale bardziej się ucieszycie, jak wam powiem, co to jest za gra. Mianowicie jest to Dev's Gambit, czyli połączenie Dark Soulsów z The Binding of Isaac. Przyglądałem się tej grze już jakiś czas, nie oglądałem za bardzo gameplayu. Jest to swoisty rogaelik, bardzo, bardzo przyjemny graficznie i trudny jak sam skurczybyk. Nie mam pojęcia, jak się będzie w niego grało, co tu się tak dokładnie robi. Widziałem tam walkę może z jednym bossem, tak naprawdę, na jakimś zagranicznym kanale, nawet nie pamiętam na jakim. I chciałbym się podjąć tej gry, słuchajcie, tylko mam malutką zagwozdkę. Mianowicie nie wiem, czy będziemy chcieli ją przechodzić odcinkowo, czy będziemy chcieli ją zobaczyć na streamach, czy w ogóle nie będziemy chcieli jej przechodzić. Wszystko zależy, moi drodzy, od was. I prosiłbym o odzew, łapek w górę i komentarze, słuchajcie. Więc jak zwykle na początku nowej serii proszę was o masywną liczbę łap w górę i komentarzy na temat, czy chcecie tą grę. I w komentarzu możecie również napisać, czy chcecie ją odcinkowo, czy na streamach. Wydaje mi się, że to jest jednak gra, która będzie lepiej pasowała, słuchajcie, na odcineczki. Dlaczego na odcineczki? Bo ona ma swoistą historię, której będziemy chcieli się trzymać. Nie jest to tak jak w Isaacu, zaczynasz od nowa i nic się nie dzieje, więc jest taka różnica. Zobaczymy. Zacznijmy sobie gierkę na sam początek. No data, pierwszy początek. Ja zamykam mordę, gdy będzie scenka. O, widzę, że scenki tutaj za bardzo nie było. Mamy na początek do wybrania, tak jak w Soulsach. Typowy Souls-like. Mamy do wybrania parę klas. Mamy Soldiera. Trained by the military of Vados. Good all-around fighter. Blocking attacks gives you soul energy to use for abilities. Nie wiem, czy to dla mnie. Blocking attacks. Ja bym bardziej rolę jakiś wolał. Dodging attacks give you soul energy to use for abilities. Wydaje mi się, że to będzie bardziej mi odpowiadać, tak bardziej sosowo właśnie. Blood Knight. Reckless Warrior that rewards aggressive combat styles. You can regain health that was recently lost if you quickly retaliate. Wizard. You fight with complex ranged magic. Using healing phoenix feather will give you soul energy to use for abilities. Wydaje mi się, że ten Wizard ogólnie w Soulsach nie jest moją mocną stroną i na pewno nie będę chciał w nim grać. You walk your way up to Chain of Lords, an agent of reality will visit you to sell unique items. Using items give you soul energy to use for abilities. Noble też mi się nie podoba, chociaż ciekawa mechanika, czyli regenerowanie swojej głównej energii przez to, że używamy itemów. Ciekawie. A Master of Arms, Sentinel. You can equip any weapon and shield as long as you have half of the stats required. Powering you gives you soul energy to use for abilities. Acolyte of Death. Ciekawa klasa, słuchajcie, ma kosę. Dlatego jest kurwa ciekawa, bo każdy z kosą jest zajebisty. You worship Death. Letting you restore broken Death idols. This can be used to rest and save. Killing enemies gives you soul energy to use for abilities. I teraz słuchajcie, śmieszna sprawa, bo docelowo Soldier wydaje się bardzo, bardzo fajny, blokowanie ataków. Assassin mi się też bardzo dobry wydaje, przez to, że możemy ładować tą naszą energię dodżami, ale Acolyte of Death wydaje mi się, że to jest jedna z takich najczęściej ogrywanych postaci w tej grze, ale że raczej wątpię, żeby za dużo osób z was słyszało o tej grze. Zagramy sobie Acolyte'em, a przy okazji wygląda jak jebany badass, bo ma ogromną kosę, więc wydaje mi się, że Acolyte of Death będzie nam tutaj najlepiej pasował, ale nad Assassinem też bym się zastanawiał, właśnie przez to, że dodżami sobie napełnia ten pasek. Całkiem fajna sprawa. Killing Enemies też jest... Docelowo na Assassin powinien być łatwiejszy do grania, mi się wydaje. Cholera, ciężko jest to naprawdę. Ciężko jest naprawdę tutaj to obmyślić. Strange, typowo Athen, nie mam pojęcia, co znaczy. Nie mam pojęcia, co to jest. Chyba będzie jakiś odpowiednik jakiejś staminy czy czegoś. Cholera jasna, no ta kosa mnie mocno przekonuje, słuchajcie, dobra. Ene, due, rike, fake, torba, borba, usme, smake, eus, deus, kosmateus i morele, bax. Assassin. Gramy Assassinem. Nie będziemy grali Acolyte of Death.
Bo tak się wylosowało i koniec. Wolałbym szczerze tego Acolyta, chociaż wydaje mi się, że to zabijanie tych enemisów może być trudniejsze przez to, a będziemy bardzo dużo dodżować w tej grze, coś mi się wydaje. Class. Item. Vados Helm. Helm worn by military soldier. Vados increase your vitality by 5. Vitality, Spellbinder's aura, aura enchanted with elemental wisps, using abilities increased intellect. To też nas raczej nie obchodzi, intellect raczej do dupy. Reduces time of negative status effects by 25%. Też nie. Increase endurance regeneration in the hands of the right person can be used to upgrade weapons and armor. Soulstone. Może być fajne. To jest taki początkowy item, który może nam w czymś pomóc. Rusty Charm. Locket. It holds a small picture of someone dear to you. Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że to może być, kurde, do czegoś przydatne. Słuchajcie, i można coś fajnego za to zgarnąć, tylko cholera wie jak, kiedy i gdzie i po co. Ale wydaje mi się, że to będzie fajny począteczek, więc wezmę to, bo wydaje mi się, że będzie do czegoś potrzebne. Nie mam pojęcia, mówię, pierwszy raz podchodzę do tej giereczki. Alduin Greatsword. Dlaczego ja zaczynam z Greatswordem? To ciekawa sprawa. Na pewno Assassin powinien zaczynać z Greatswordem? Coś mi tu nie pasuje. Jeszcze raz. Rusty Charm. Okej, teraz jest lepiej. Coś mi się przetegowało, jakby klasa mi się zmieniła. A tego byśmy nie chcieli. Wydaje mi się, że wszystko teraz mamy już rozporządzone i moglibyśmy zaczynać giereczkę. Tylko cholera wie, jak ją zacząć. Select, select, select. Escape back. Okej, to nieźle. New game. Może jeszcze raz. No data. O co tu chodzi? No ziomek, dawaj, wyciągaj mnie. Długi wstęp. Mamy 6-minutowy wstęp praktycznie, ale spoczko. Zaraz wchodzimy do giereczki. Jeszcze raz na szybko. Assassin, item, Rusty Charm, enter. Aha, teraz mogę dodać statystyki. Jako, że tutaj mi bardziej kazał, mogę kurwa dodać te statystyki? O chuj tu chodzi. Halo, gro? Dobra, finalize. Jest, udało się. Nieważne, udało się zacząć, więc zaczynamy. Considering the fate of your men, I thought I'd do them a service. My men, they all. Go back to Varos. You have an obligation to their families now. Okay. Spoczko, wiecie co mnie irytuje troszeczkę, bo ja mam ultra... O, ja pierdol, co to jest? Tak? The pain, like I'm burning from the inside out. Better get used to it. Okej. Contracts will resurrect you in service to me. Rest assured, your mind and actions will be your own. Though why you mortals insist in glorifying it. Self-aggrandizing hopes is beyond me. In return, you must do something for me. Dobra, co muszę zrobić? Śmierć? What could I possibly do for you? Give it time. For now, just sign here. In blood, of course. Okej, okay, czyli podpisanie kontraktu ze śmiercią. Najsik się zaczyna giereczka. I like this. Very, very. Mamy swojego konia, słuchajcie. To się wyróżnia w tej giereczce, bo to jest taki rogalik, w którym mamy konia. O dziwo mamy konia. Zazwyczaj w tych grach nie mamy koni. Więc w wierzchowce to jest naprawdę very rare shit. Ale gra wygląda przepięknie. Naprawdę musicie przyznać, że jest gierka przezajebiście ładna. A White Rabbit Game. Lecimy w prawo, zobaczymy, o co chodzi. Gościu powiedział, że muszę jechać do miasta, bo mam tam jakieś... muszę się odwdzięczyć mieszkańcom, tak? Dobrze zrozumiałem. Jonathan Dibble. Jedziemy, jedziemy i tu raczej nic nie ma. Dobra, udało się wyjechać z miasta. Holy shit! Giant Scrabble! Jestem ciekawy, czy to będzie działać tak samo jak Souls, czyli rzuci nas, kurwa, po prostu... Czy mogę robić jakiś unik? Coś tego? Czy nam da jakieś podpowiedzi ogólnie, czy rzuci nas po prostu tak o na głęboką wodę i powie, masz graj. To jest bardzo ciekawa sprawa. Mamy taki pierdolnik na tym. Come on, nie możesz skoczyć dwa razy? Coś muszę z tobą zrobić, Andrzej, nie? Może niekoniecznie? Dobra, chodź tu, koniu. Jest tu coś, no ale ominiemy to na sam początek.
Konia musimy tutaj zostawić, niestety. Czym ty jesteś? Read inscription. Press left click to attack with primary weapon. Ok, czyli mam jakieś podstawowe informacje, co... którym się robi, o tyle dobrze. Fajnie. Read inscription. Press I to open your inventory. Czyli będziemy mieli zmianę itemów. Bardzo fajna sprawa, słuchajcie. Czyli taki swoisty rogalikowy, kurwa. Problem. Rogalikowy RPG, taki Dark Souls. Zajebista rzecz. Read inscription. Hold space next to the ladder to climb. Ok. A jak puszczę spację, to mi schodzi. Zapamiętać. No, będzie ciężko się przyzwyczaić do tego sterowania, ale damy radę. Use the horse to leap over big gaps. Ok, spoko. Co mam za item? Logot shortbow. Shortbow może mi się przydać, bo w sumie jestem taki trochę łotrzyk, nie? I weapon 2 może być fajny, którym się zmienia broń. Aha, i teraz prawym będę szczelał. Mam z ograniczoną liczbę row, więc trzeba też uważać. Spoko. Press right click to use secondary weapon. Dobra. Pięknie, i teraz będę mógł... Hop. O, jest super, gościu. Leave of Gaia. Nice, got odblokowane. That's what I like, my friendo. Upadki nie zabierają nam health'a. Dobrze wiedzieć. I teraz pytanie, czy ja muszę jakoś... Okej, okay, big gap. Big gap, zastanów się, Bartek. Masz tu mąta, który może wejść. A tam jest very big gap. Także nie spierdziel tego i przeskocz. Elegancko. Siedź sobie tu, koniku, na chwilę. Rest. Okej, okay, level up. Czyli mamy ogniska Dark Soulsowe. Zajebiście, mamy Dark Soulsowe ogniska. Będziemy mogli sobie tu podekspić parę rzeczy. Fajna sprawa. A ty czym jesteś? Activate. Okej, okay, czyli mamy jakieś trzy odnośniki, które musimy zdobyć, żeby przejść dalej. Dobrze wiedzieć. Tak tradycyjnie, staminka. Dajcie mi na górę. Dajcie mi jakieś przeciwnika. Chciałbym kogoś pozabijać trochę. Zobaczyć, jak się kurwa tym walczy. Żeby nie było lipy. Jest tam. A jakie? Jest tam jakiś Adaś. Okej. Okay. Hold this to block. Press shift while moving to dodge roll. Okej, okay, shift. O ty kurwa dziadu. Wow. Robisz zamachy też do tyłu. Tego się nie spodziewałem, ziomek. Ho! Fuck off. Czekajcie na staminę. Patrzcie, ile health'a nam to zabrało. Skurwysyństwo. Fuck off. Oj! Bledź, już padłem? Pierwszy przeciwnik w grze. You drop Phoenix Plume where you died. Phoenix Plume. Już wiem, co to jest Phoenix Plume. Did I die again? Am I immortal? I suppose. Too much for me to expect you to read the fine print. You exist in a state of limbo, neither truly dead nor death, as you mortals know it, is merely one facet of its infinite complexities. No Boże, przyjdzie. Które mnie irytuje, że jesteśmy tacy mali. O, teraz powinno być trochę lepiej. Make no mistake, you are in an unnatural state of flux, and it will take its toll on you. What the hell? Dobra, stestowane. Jak umrzemy, nic nam za bardzo nie zabiera i resetuje nam strzały, dobrze wiedzieć. Czyli Souls-like, typowy. Śmierć jest częścią tej gry, więc nie jest wstydem, jeśli ktoś się wypierdoli na jakichś mobach. Chociaż częste padanie też nie jest zbyt opłacalne. Jeszcze raz. Ja wolę dodżować, bo to mi regeneruje power. Fuck. Okej, okay, come on. Ty enrage'ujesz sobie tutaj, kolego. Fuck off. Nice. Leżeć! 22 shards. Where is the plume?
have a death wish. Don't think I can die, actually. Czekajcie, jeszcze sobie trochę podgłośnimy giereczkę. Eluding death gives you a god complex, I see. If you intend to squander your life, go right on ahead. I'm sure your men are eager to see you. But should you think twice, take one of these. They're restorative plumes. Restorative plumes. To ensure your return to Vardos. Consider it the last kindness I offer you. Compared to what lies ahead, I assure you it is. Okay. Feather Kind. Nice. Coś nam dało to, nie mam pojęcia co to daje. Tak, mamy 3 hile, czyli Estus Flaski 2.0. Pokrótce. Prescute use equip items, heal. Okej, okay, teraz nie będziemy używać, bo mam pełnego health'a. Resting at the idol's regenerates used feathers. Tak jak myślałem, czyli okej, okay, mamy Estus Flaski, O ty kurwa. Siema Andrzej. O, fuck. Nice. Dobra, już myślałem, że broń mi lotnęła. Ale nie. Przeciwnicy pojawiające się znikąd. That's what I like. Holy fucking shit. I could jump. To jest prawy! Ja jebie. Skacze się w górę. Będzie mi się ciężko przyzwyczaić, bo jestem przyzwyczajony do tego, że skacze się spacją. To jest to zrobione inaczej. O ty kurwa. O nie zatruwaj mnie. Fuck off. Mogę go strzelić z daleka. Już będziecie trzeba tutaj uczyć przeciwników powoli, słuchajcie. I like this. Zajebista rzecz. Użyjmy sobie heala, chociaż mogliśmy poczekać. Dobijmy raczej do maksa mojego health'a. Trochę mi tam chyba HP schodzi. Siema, bucu. Hop! Hop! Ej, no what the fuck! Miałeś rolnąć. Rolnąłem, ale tarczę. Klawisze stałe, naprawdę. Come on, tam gra chodzi. A, nie da się jej zatrzymać. Najgorzej. Hop! Come on, what the hell? What? Wypierdalaj. Shit! Huh! Będziemy mieli tutaj ostrą zabawę w tej giereczce. Tak mi się coś wydaje. No, ty jesteś dosyć upartym gnojem, powiem ci. No, come on! Dobra, ciebie trzeba inaczej zrobić. Ja pierdolę! Wow. Dobra, wiem co zrobimy. Come on, naprawdę? Dobra, będę cię walił w tą tarczę, typie, bo już mnie irytujesz troszeczkę. Ja jebie. Jeden gościu mnie prawie pokonał tutaj. Feder? Jeszcze tylko jeden feder mi został. O, shit! Ty, użyłem jakiegoś super ataku. Jak ja to zrobiłem? A chuj, ja w dupie! To irytujący chuju! Why you do this? You drop a phoenix plume where you died. Dlaczego nie mogę używać tych ataków, które mnie to poirytowało, szczerze? Nieważne. Jeszcze raz. Once again! To tylko Dark Soulsy. Będziemy padać często. Once more. Z pierwszy jakiś mobek obsrany, który nic nie robi tak naprawdę. Jestem ciekawy, czy moby będą się spawnić. O kurwa, będą się spawnić z powrotem, prawda? Nie, ten akurat nie, bo to już jest taki gościu bardziej... O fuck. Demonstracyjny, więc tego nie będzie. Ale te wszystkie na górze będą się spawnić. Jak... Jak w będą się spać. Ej, tu mamy tego, idola. Idol. Reclaim. Level up, mogę coś levelować? Mogę. Finesse. Determines damage of finesse weapons and abilities. Lets you equip better finesse weapons. Zrobimy sobie trochę damage. Zwiększymy. Razy dwa mogę. No dobra, spokojnie będzie. Za dużo tutaj i tak nie zrobię. Leave?
Holy fucking shit. Ta, o kurwa. Ja pierdolę, ta gra będzie mocno upierdliwa! Shit! Okej. Okay. Gij, kurwa! Okej, okay, okej, okay. Będzie trzeba znaleźć ten ba... Czemu mam tylko dwa? Wait a minute. Reclaim feathers. Oh, serio? Augment feather. Damage increase when... Już to jest mój damage increase, czy... Whatever. Nie mam feathersów? A, dobra, ej, fajna rzecz. Czyli możemy poświęcić, że nie będziemy mieli żadnego feathersa przy sobie. Ale mamy zwiększony damage przez to. Spoko sprawa, będzie trzeba to zapamiętać. Trzeba się będzie również poduczyć tych wszystkich ćwoków. Jestem troszeczkę, kurwa... Zniesmaczony tym. Fuck off. Wow! That escalated quickly. Wcześniej nie działało. Why? Oh, yes, yes, yes! Regain feather! Feather regained. Odzyskaliśmy nasze rzeczy z powrotem. Fajny. O, skurwysy! Pierdolony ptasior! Wypierdalaj! Co to jest? Czym ty byłeś? A to były szardy! Tam moby zginęły. Dobra, dobra, dobra. O, skurwysyn, tak. O, ja pierdolę, dobra, tutaj jest. Za dużo nie zginąłem. Trzeba wylurować tego chujka. Wiem, jak to zrobimy, pa, pa, pa. Ja to zaraz to odwalę, tak cacy, że... Dawaj, 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 dawaj. Leżeć. Pięknie, szardy za darmo, dziękuję bardzo. Give me my souls, bitch! Jesteś, kurwa, dosyć upierdliwy, Feniks, wiesz? Ajajaj. Skurwiel duży! Aaaa! W którą stronę? Pierdalaj! Zostaw mnie. Aaaa! Czaszka znaczy nie wchodź! Kurwa! O, ja pierdolę. Wypierdalaj. Nie, 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 nie. Nie. Teraz już wiem, że mnie to boli. Fuck off! Dobra, podregenerujemy trochę. Shit! Shit! Nope. Kurwa, za dużo tu rzeczy, które próbuję mi wpierdolić, szczerze. Shards! You died, bitch! O, nine! Tam był ten plum, kurwa. Jakby się dało go jakoś jeszcze odzyskać? Nie, nie mogę. To bym mógł tylko... One-way ticket jest. Ajajaj. Okej. Okay. Nie będziemy... augment feather, nie będziemy... poświęcać feathersów, ale możemy sobie upgrade'ować coś i na pewno będziemy chcieli to zrobić. Vita, szczególnie będziemy chcieli sobie Vita podreperować tutaj troszeczkę. No i ta finezja jest bardzo, bardzo ważna. Będziemy takim one-shotem, kurwa, przez większość czasu. Dobra, finezję podbijmy do dziesiątki. Będziemy Vita tu bardziej popakować. Chociaż mógłbym sobie zobaczyć ogólnie, czy są jakieś buildy na internecie, ale to będziemy robić pewnie w następnym odcinku, słuchajcie. Vitality i finez powiększone. Wydaje mi się, że to był jakiś mini bossik. Ogólnie. Feather upgrade.
Healing Feather Max increased by 1. Okej, to jest fajne. Max Feathersy mam odblokowane, więcej, do przodu troszeczkę. O, ty skurwysyno, będziesz mi tu w berce siedział? Co to miało oznaczać w ogóle? Bo tu mamy jakieś smoczury dziwne i jakieś... What the hell? Czym jesteś? Czymś, co będzie mnie biło? Jesteś czymś dziwnym. Coś to będzie trzeba ci załatwić w jakiś całkiem inny sposób i nie mam pojęcia jeszcze jaki sposób. Zakładając, że mogłem sięgnąć jakoś ten itemek i może on by mi pomógł otworzyć tą skrzyneczkę. Ale zrobimy to, słuchajcie, w następnym odcinku. Na dzisiejszy odcinek to by było na tyle. Jeśli podobał wam się Devs Gambit, a jest bardzo ciekawą gierką i chcecie więcej go na kanale, to pamiętajcie o tym, żeby zostawić taktyczną łapę w górę i napisać rzeczywiście w komentarzu, że tak, diabeł, chcemy więcej Devs Gambit. Bo gierka naprawdę zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie i aktualnie jestem nią całkiem zajarany. Także łapa w górę, komentarz na dole, czy chcecie to na streamie, czy na odcinkach i czy w ogóle to chcecie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Pa, pa.